Siemanko, kabanose, sztose, w tym nowym dniu. Dzisiaj będę walczył z tą lampą, kurczę. Dam radę chyba. No i zobaczymy, co to wejdzie. W poprzednim odcinku mówiłem, że dwa piloty są i dwie lampy, a chciałem, żeby wszystko działało pod jedną. I będę tutaj zawieszał te lampy z tym pilotem. No dobra, no to muszę ją poskręcać. Jak już mówiłem, te lampy przechodzą, jest dołączona rękawiczka, czyli niby trzeba je precyzyjnie złożyć. Ale jak je złożyć precyzyjnie, jeżeli gwinty są zalane farbą? I powiem wam, że musiałem obwinąć izolacją, wziąć kombinerki i dokręcać na siłę. No kurczę, powiem wam, że no nie za fajnie. Jak rozłożę, może i to się będzie dalej działo w następnej, to wam pokażę. No dobra, odpalam tak szybko, bo powiem wam, że tutaj weszły te gwinty idealnie. Tu są te czpienie, które trzeba było nakręcić. I w tamtej lampie opór był niesamowity. Ja na pewno dobrze w gwint wsadziłem, no ale w tej weszło dobrze. Dobra, skręcam dalej tą lampeczkę. Ogólnie lampa jest bardzo ładna. Ciekawe, jakie ma funkcje, jak będzie świecić, jak to będzie wyglądać. No i przede wszystkim, czy na suficie nie ma falującego sufitu, bo wtedy będzie trzeba zmienić oświetlenie. No różnie to bywa, wiecie jak to jest. To do zaraz. No i co? Laser rozłożony. Linie są przeniesione laserem. I sama przyjemność tylko dlatego, bo sobie ułatwiłem to wcześniej, bo po prostu tam wstawiłem płytę z drewna. Czyli zwykły wkręt do drewna. Na cztery śrubki to przyczepię. Lampę przywieszę, podłączę. Gitara. Lecę z robotą. Nie ma kto mnie kręcić dzisiaj, także wam nie pokażę. Tak to bym wam wszystko pokazywał od A do Z. Ale pamiętajcie, Magda się zwalnia z roboty, także jutro będzie ze mną na budowie. Będziemy zaczynać elewację. Przednią elewację, balkon, balustrady będą zrobione. Wszystko będzie na tip-top. Lecimy z robotą. Minęło 10 sekund na 7 śrubek. Przykręciłem tego krzyżaka na 7 śrubek. W razie jakby komuś do głowy się wpadło, żeby się na niej powiesić. Także dałem 7 śrub do drewna. No i montuję, podłączam lampę. Jak widać, lampa wisi. Jedna wisi. Zakładamy drugą. Zakładamy to przenośnia. Zakładam drugą i lecę z tematem. I odpalamy. Gotowe lampy wiszą. Poczekajcie, jak to wam pokazać. Lampy wiszą. Fajnie się prezentują, powiem wam. Ładny mają wygląd. Naprawdę kozacki. I teraz tak, no niestety jeden pilot jest przypisany do jednej lampy, ale jest napisane w instrukcji. Instrukcja jest trochę do dupy, jest za mało informacji. Naprawdę jest to niby dużo, ale to jest w różnych językach. Powiem wam, że słaba jest instrukcja. Na zaprogramowanie tego pilota, wiecie, są guziki powystawiane, gdzie one nie są na przykład w tym modelu aktywne. No i co? No i teraz ja bym chciał przypisać, bo można, według instrukcji, można przypisać jednego pilota do wiele lamp, może nawet do czterech, nie wiem do ilu tak naprawdę, ale do czterech być może, bo jest jakby cztery takie są te. Ale nie ma to w tej instrukcji na 100% napisane, jak to zrobić. Jest bardzo niezrozumiała instrukcja, także napisałem do Allegro, do tego gościa, co mi sprzedał te lampy, żeby proszę, żeby zadzwonił do mnie, podałem mu numer telefonu, no i przez telefon niech mi, słuchajcie, powie, jak to nastawić, nie? Zobaczymy, co się wydarzy, no bo z tej instrukcji nie jest człowiek w stanie zaprogramować te lampy. Dobra, ja teraz włączam wam. Tyle dobrze, że jak się włączy, to się zapalą dwie w tych samych barwach, to jest plus. Także są. No i teraz na przykład wam powiem tak, na przykład za 30 minut jak ma zgasnąć lampę, każde naduszenie tego guzika to jest, wiecie, mrugnięcie. O, i za 30 minut ona zgaśnie. Barwy można zmieniać.
Także tak to wygląda. No ale ja bym chciał tym pilotem, żeby te dwie działały, a nie drugi pilot w rękę, brać i je numerować, nie? No także to jest trochę minus. No i widzicie teraz, jak na przykład te barwy zmieniam, tu już nocna jest taka, na noc do spania, nie? Też taki guzik jest. Tu jest oszczędność energii, no i można je podkręcić, wiadomo, żeby jaśniej świeciły, nie? No i tak to hasa. Lampa spoko. Mówię, ten montaż jeden miał problematyczny, a ta druga ładnie się jakby poddała tym gwintom, nie? No dobra, i co dalej? No, oświetlenie w tym pokoju już jest zrobione. Tu jeszcze brakują, wiadomo, te porty do telewizora, bo tu są porty do telewizora, bo tu może stać telewizor, jest zaprojektowany. Lub na tej ścianie też są porty do telewizora, tyle samo na tej ścianie. Od wyboru do koloru, nie? Tam jeszcze gniazdko brakuje i tak to wszystko wygląda. Ja tu podniosę już tą roletę, żeby było jaśniej. No i co? Dostałem, słuchajcie, właśnie wiadomość, że następne paczki przyszły i są w paczkomacie. Wskakuję, jadę odebrać, już sobie na telefonie sprawdziłem, co to jest i przyszło oświetlenie tutaj do tego korytarza. Także lecę i będę podłączać. Już jestem, zabieram, ładuję i lecę na budowę. Dobra, mamy to, wchodzi więcej złota na salony. Emitacji złota. Co, takie malutkie tubki, słuchajcie. Takie, tak wyglądają. Pokażę wam. Sam ich na górze jeszcze nie widziałem. Ej, gdzie lampa? Co tu jest grane teraz? To pokażę wam, jest 6 sztuk kupionych i one będą tutaj. Później tam jeszcze do drzwi muszę listwę wykończeniową kupić. No i tak, te drzwi z Farco, ona kosztuje parę stówek, nie? Także być może jej nie kupię, bo trzeba zacząć stówki oszczędzać. Także może ją dotnę samemu, zrobię jakąś sam wykończenióweczkę. Co to 4 listewki ładnie przyczepić? Po co ma być oryginalna, jak będzie oryginalna moja, nie? To tutaj wykańczam. No i tutaj też przyszła lampa, także... No tu światełka nie zamawiałem, bo będę to pruć. Będę wszystkie, całą instalację będę wykuwać, robić ją na nowo. Po tym jak podniosę całe schody, podjąłem decyzję. Schody będą zrobione jeszcze raz. Będzie wykonanie moje, także zobaczycie, jak się robi profesjonalnie schody, bo ja je będę robić oczywiście samemu, te schody od A do Z, podnosił i wykańczał. Jednak wiecie co, do milimetra je wycykam, wypieszczę je. Mam zdolności manualne, nie chwaląc się oczywiście przed 10 000 oglądającymi, ale jakieś tam zdolności nabyłem i mam nadzieję, że dam radę. A tu jest ta lampa. Wszystko oczywiście, siedzę po nocach, myślę, jak to ma wyglądać. Wszystko w głowie, nie potrzebuję żadnych projektów, niczego przeglądania, ja tylko spojrzę i to widzę. No, chociaż mi się nie zgadza kolor. Kolor jakby złotego, nie? Także tu jest inny, tu jest dobrze dopasowany. Tu jest już inna różnica też. Ale tu w tym polu już całkiem inna różnica będzie, nie? No ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Wymontuję, podłączę i wam pokażę. Na tyle tej wrzuteczki. Lecę dalej z robotą. A w ogóle miałem ofertę pracy, także mógłbym przyjąć ofertę pracy, iść do pracy.
Nie wiem, co zrobię, ale chyba jeszcze nie. Tu mam dużo pracy. Na tyle tej wrzuty. Już niedużo brakuje, żeby zawisła lampa. Tutaj takie mamy. Tam laser jest rozłożony. No i mamy. Czas na przykręcenie. Lampa już wisi. Tak wygląda. Tak wygląda w całej okazałości. Pokażę Wam ją też z góry. I co chciałem powiedzieć? Nie ma żarówek. Na żarówki czekam, bo żarówki nie mają być takie normalne, tylko mają być te, wiecie, ozdobne z tym takim... W żarówce ma być takie ozdobne światło w samym środku. Tak wygląda. Można regulować, można je obrócić do góry, można wyginać jak się chce, można te pałąki do siebie przybliżyć, ale tak mi się wydaje, że jest spoko, nie? Także elegancko. Świecą tylko od dołu. Nie od góry, a od dołu, nie? No dobra. Lecę z tymi, bo jest co robić. Idzie jak krew z nosa, bo to takie, kurczę, dużo roboty jest trochę. Już dwie są zamontowane. Powiem Wam, że malutkie są bardzo te tuby. Mikroskopijne wręcz. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli... To jest ważne, słuchajcie. Jeżeli przygotowujecie swoją instalację elektryczną, nie? To naprawdę w każdym punkcie róbcie tą instalację od razu pod laser, żeby nie przesuwać nawet do centymetra. Pod laser wyprowadzać i tak ma być, ponieważ tam margines błędu jest praktycznie zerowy, nie można już nic przesunąć. Ten kabel, który wychodzi, ma denko, musi iść centralnie w tą dziurę. I tak jak były kable wystawione, tak praktycznie trzeba je wpuszczać. Nie ma możliwości przesunięcia. Może tam, nie wiem, zgaduję z 2-3 mm. Także jeżeli źle wykonacie swoje, wyprowadzicie swoje kable, już nie zrobicie. Różne są pewnie lampy, tak jak w tych na przykład możecie zrobić, ale tutaj już nie zrobicie, nie? Także naprawdę róbcie to bardzo odpowiedzialnie. Ja dostałem odpowiedź z tego Allegro, jak się sparuje pilota, także od razu już chciałem Wam pokazać, że działają dwie naraz. Sobie zesparowałem jednym przyciskiem i full wypas. Gitara, do następnej wrzuty. No i jest kolejna wrzutka, zdążyłem przed 18, czyli zaraz jadę po Magdę. Powiem Wam, że efekcik mi się podoba, strzał w dziesiątkę na moje, za takie tanie pieniądze. Ile kosztowało? Kurczę, chyba 300 zł, nie wiem, musiałbym zobaczyć. Ja Wam te lampy i tak powiem, ile kosztowały, bo teraz nie patrzyłem, po prostu kupowałem cały czas. Są, cyk, tak wyglądają. Także myślę, że spoko. Loft otworzyłem, bo jeszcze byłem na lofcie. Także spoko, równiutko są trzepnięte. Jak świecą? No, jeszcze mam prowizorkę. Nie wszędzie elektryk dotarł. Sieć tu. Dobra. Tak, świecą. Może z dołu pokażę Wam. O, tak świecą. Także spoko. Jak pas startowy. Jeszcze jak te dojdą, co każdy stopień, to będzie spoczko, nie? Tutaj żarówki muszą dojść, to już mówiłem. A do salonu też nie odpalałem. Tutaj. Ale żarówki mają przyjść, te czarne, co Wam mówiłem. No i wsio. No ale stolarz był wcześniej. I przywiózł parę znowu szafek. Także... Uwija się jak petarda, powiem Wam, uwija się jak petarda. Miałem nie zachwalać, słuchajcie, ale no to powiem Wam to, co ja widzę, ale nie da się nie zachwalać ze względu, bo tak, po pierwsze pamiętacie, ten stolarz bierze sprzęty. Wziął to, piekarnik i wziął mikrofalówkę. I wiem, że w komentarzach pisaliście, że
Słuchajcie, że już nie zobaczę ani sprzętu, ani niczego. Dobra, pomijając te wasze tam komentarze, bo to normalni ludzie tam nie pisali, chociaż jest w tym jakaś prawda, powiem wam, że ktoś z moich bliskich został okradziony na grubą sumę. No i też chodzi o kuchnię, nie? No ale słuchajcie, pokażę wam ten kunścik, jak to jest wykonane. Chociaż mimo to, że to jest, zobaczcie, to w ogóle jest wszystko to wycinane na jego maszynie. On to komputerowo ustawia. Ja tam byłem, ja to widziałem, tą całą stolarnię. Zobaczcie, to jest wszystko domierzone do sprzętu, który on brał. On musi ten sprzęt wziąć, żeby to wszystko powycinać. Zobaczcie w ogóle te półki, jak one są robione. Tu odchodzi, tu bliżej, tu dalej. Zobaczcie w ogóle, tu wycinka jest. Naprawdę na tej maszynie on cuda nawala. Zobaczcie w ogóle, jakie ten metalowe to wszystkie, te okucia. To nie takie plastyczki, co wiecie, jak wkładacie te tanie meble, nie? Także spoczko, spoczko. Naprawdę podoba mi się to wszystko, nie? Ktoś tam pisał w komentarzu dzisiaj, bo ja zdążyłem przeczytać, że nie podoba się kolor, nie podoba się w sumie nic, tylko nie podoba się nic. Przecież nawet nie jest złożone. Nawet nie jest złożone. Napisałem tej osobie, wyślij mi na maila, podałem maila swojego maila, to pokażemy widzom, wrzucę focie tamtej osoby i porównamy, jak będzie złożona kuchnia, czy ja ładniejsza. Niech ludzie się wypowiedzą, bo takie nie podoba mi się, to wiecie, nie? Mi też się dużo rzeczy nie podoba, ale o gustach się nie dyskutuje, jedynie możemy porozmawiać, jakby coś było spierdolone tak naprawdę w takiej kuchni, źle złożone, źle zmontowane, coś nie tak, ale o gustach się kłócić albo mówić, że się podoba, nie podoba. No dobra, to na tyle, słuchajcie. Tym bardziej, że ten projekt parę razy jest poprawiany, no bo zaczęła Magda też wydziwiać, jak już wam wcześniej mówiłem, gdzie było już ustalone. Ten stolarz nie robi żadnego problemu, najmniejszego problemu nie ma. Nie ma, on jak przychodzi, jak jest jakaś popraweczka, czyli zmiana decyzji, przychodzi, nie ma problemu, wpada, już jestem, pokaż, o to nie ma problemu, to się da zrobić. Nie, że tam jakieś ustaliliśmy, wysraliśmy się, wiecie, o co chodzi. Także spoczko, podoba mi się bardzo, nie? A jak będzie wizualnie, to ja wam tu w sumie mogę pokazać te projekty, co były zmienione. Jak była zmywarka przeniesiona, później dla designu jeszcze było u góry te drewno dołożone. Wrzucę wam tutaj trzy fotki starego projektu, macie teraz. No to je widzicie generalnie. I teraz wam wrzucę trzy zdjęcia nowego projektu, to możecie sobie porównać, macie je teraz. I jak? Widać różnicę? Dobra, to na tyle, bo ktoś nawala. Ja jadę i tak po Magdę. I do następnej wrzuty. Odpalam kamerę, ostatnią wrzutę robię. Magda już jest odebrana i idzie zobaczyć lampki. O pracy może wam sama powie, bo ja to nie chcę mówić nic więcej. Kontrola normalnie mojej żony. No, miało być zabezpieczone. Prosiłam o zabezpieczenie podłogi i się nie doczekałam. A ty chcesz ten? Co? Żebym zapalił je też? Lampki? No. No pewnie, żebym chciała. No to trzymaj kamerę, bo ja muszę bezpieczniki. O, też nie widziałam. Tutaj zmieniony już jest. Wszystko tutaj jest w tym pokoju. Ej, mebli trochę więcej widzę. No przywiózł, no. Daj, cię ponagrywam. Jak chcesz spatrzeć, ja już komentowałem. Może coś dopowiedz swoimi oczami. Wiesz, ja muszę mieć już złożone i wtedy jak już będzie złożona kuchnia. I bardzo wtedy, dobrze, prawidłowo. To wtedy mogę się wypowiedzieć, jak czy mi się podobają, czy nie, bo jak są złożone, to wiesz, to tylko widzę. Ja się dzisiaj napracowałem, tak. Mi się w ogóle. Także ja lubię, jak mnie chwalisz, pochwałka jakaś dla mnie. Tak? To najpierw muszę zobaczyć, bo to mówię, wczoraj widziałam, a tutaj nie ma, nie, żarówek? Są, a tu nie ma, dzisiaj miały dojechać. Dobra. A to już świeci? Tak. I co, mogę włączyć? No, tym wiszącym na drutach.
Teraz jest tyle włączników i tych do świateł, że nie wiem, które do którego. Tak samo tam jest mnóstwo, ale to jest kwestia nauczenia się. Przyzwyczajenie. Ale romantiko. Romantiko ci się włączyło? O, Magda. To kosze się pobujają. Fajnie, no. Ładnie to wygląda. Naprawdę. Tak zgasić wszystko. Ja po nocach siedziałem i wybierałem je, żeby było romantiko. Śliczne. Ja lubię pochwałki. Jaka w końcu te efekty, te... O! No proszę. Tutaj też coś się włącza tędy? Tak, ale nie może rówek. Aha, dobra. No tego nie widziałam, no tylko... Nawet ci zdjęcie nie pokazywałem, jakie wybrałem, nie? Nie, no. I co? No, kozackie. O! No proszę! Michu, ty wszystko zrobiłeś. Wszystko tutaj. W złocie dla ciebie, kochanie, jak twoja kurtka. Złota dziewczyna jesteś. No. Zobacz, diamenty ci kupuję przecież. Pamiętasz te dni, nie? Bardzo ładnie, no. Super. Bo też kurczę, na początku myśleliśmy, że jakiś może tu kinkiet czy coś, nie? Nie, ja coś no, eleganckiego. Pewnie, bardzo ładnie, no. Musiałem wybrać za kinkiet, to byś mnie z domu wywaliła. Też fajne. Tutaj widziałam wczoraj już zapalone, także bardzo ładnie też wyglądają. No to się zapalić ci? Się postarałam, a można? Można. Druciarstwo tylko zrobię i można. Się postarał mój mąż. Oj! O, jest. I styka od razu. Dobra, dobra. No. Idealnie. Idealnie wręcz. To pięknie, jest nie, fajnie. Wiecie co, no to jest taki... no daje dużo radości, nie? Przychodzę, a tutaj nagle jest no... Dla niektórych to tylko światło, to tylko lampy, tak? To tylko jakiś tam dodatek, ale dla mnie to dużo znaczy, zwłaszcza, że tutaj mój mąż działa przy tym. Też zawieszone. No. No, zapal mi. Mogę? No mogę. Którym? Jednym, drugim? Zobacz. Aha. A drugi? Patrzę, dobrze daje światło, dużo. Ale Borys będzie miał elegancko, młodzieżowo. Tu pilocika mam, dzwoniłem do nich tam, znaczy pisałem, żeby jak nastroić, żeby dwie naraz świeciły, nie? Wiesz, działały. No. Aha, możesz też zmieniać, no. Tak. Ciepłe, zimne, tak? No. Bardzo ładnie. Także no. Wszystko jest ustawione. No zrób mi możesz na... więcej lamp nawet pod to podpiąć. Zrób mi na najjaśniejsze. Było wcześniej, nie? To i rozjaśnić. Chyba to jest najjaśniejsze, wiesz? No nie, dobrze, no. Wydaje mi się, że jest wystarczająco. Tam jest bardzo dużo słońca. No i też ma ten, nie? Że tutaj sobie gasi, nie? No ma, ja wiem, że pamiętam, żeby właśnie mieć blisko, nie? Tamto do rolet, to drugie to wiem. Tu do rolet. Nie, bardzo ładnie, no. To wsio, coś chcesz powiedzieć o swojej pracy? Nie, ja tam u siebie? Nie będę mówić. Tak, jeśli będę miała coś do powiedzenia, to u siebie. A na pewno coś tam powiem. Łazienka, nie wiem kiedy, musimy... Musimy wannę wybrać, kran. No już mówiłeś, przecież... że zmiana planu. No, wahałem się jeszcze cały czas, nie? No, podjęliśmy taką decyzję i wczoraj właśnie mi wieczorem jeszcze tam wzięliśmy się i porozmawialiśmy na temat właśnie walk-in i wanny. Byliśmy za walk-in, ale... Wanna lepsza. Wanna... Na dłuższą metę. Woda jest ciepła za darmo. Można ty poleżeć. Za darmo, ty wszystko za darmo. No kurczę, no nie wiem, ale tak po prostu zdecydowaliśmy, że może rzeczywiście ta wanna będzie fajna. Będzie można się zrelaksować troszeczkę też w tej wodzie. Nie wiadomo, czy jacuzzi będę miała.
Bo jak nie będzie, no to by była lipa, tak to można sobie rzeczywiście... No ale ja bym chciała to, Emil, jak będzie wanna, to jeszcze szybę bym chciała, nie? No koniecznie. No. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystko zobaczycie. Ja na dzisiaj kończę. Magda idzie odpocząć. Zmienia się po prostu u nas, wiesz. Tylko ty się nie zmieniasz od 20 lat. No. Chyba, że przesz. Ja tego nie mówiłem. Na tyle. Cześć, trzymajcie się.